też krokiem. Leciał za mną tam dobry kawałek. A on mi mówi tak, bo tylko biały może być taki głupi, żeby tyle pieniędzy w kieszeni nosić. No także on tam mieli te pieniądze i wszystko było dobre. Ale to mówię o tym, że naprawdę w tym Chartumie, mimo że tam są różne problemy, tam jest niebezpiecznie, ale pod tym względem człowiek może być spokojny. Są to bardzo ludzie uczciwi, również przez swoją religię, przez to prawo koraniczne, w jaki sposób wychowani do uczciwości, prawda? No bo tam Państwo wiecie, że za kradzież ucina się rękę. To nie ma tam, że tam coś tam, tylko po prostu jest to jeszcze dalej stosowane i tego. No. Także to są ludzie, z którymi... Dlaczego tak się od nich rozwodzę? No bo przez parę lat po prostu z nimi jakoś tam pracowałem, co potem będzie widać na załączonym innym obrazku. No, a to jest... To są nasi chrześcijanie. Zobaczcie, ja tutaj pokłon... No proszę bardzo. Ja tutaj pokłon w kierunku naszych kobiet, prawda? Afryka na kobiecie stoi, że nie tylko Afryka, ale gdyby tych kobiet nie było, to naprawdę chyba by już wszyscy z głodu tam poumierali. Nasze kobiety to są chrześcijanie w Chartumie, żyją na peryferiach. Gdzieś tam zepchnięci właśnie tak na środek pustyni, zobaczcie Państwo, pustynia, tutaj gdzieś jest Chartum, to Chartum to też się mówi o 8 milionach mieszkańców, że to nie jest jakieś miasteczko gdzieś tam, no, tylko jest to stolica jednak do niedawna największego państwa Afryki, mówi się o 8 milionach mieszkańców. Oni ci żyją gdzieś tam na peryferiach, w jakichś tam chałupkach skleconych z gliny, jak za czasów faraonów, albo z liści palmowych. I te kobiety, niektóre w ciąży, niektóre to akurat innego zdjęcia nie mam, ale tu z dzieciakiem na plecach gdzieś tam, z drugim gdzieś tutaj, prawda? Chodzą co rano wcześniej, żeby znaleźć jakiś opał, prawda? Żeby coś ubichcić tej swojej rodzinie, czy tam jakieś te placki takie kukurydziane, czy jakieś coś. Po prostu kobiety to są, a mężczyźni w tym czasie szukają pracy, jakiejkolwiek gdzieś pracy. No niektórzy, którzy jakoś poddali się jakiemuś takiemu zniechęceniu, rozpaczy, gdzieś tam może pijani leżą, no, natomiast te kobiety, te swoje rodziny trzymają. Także ja naprawdę nauczyłem się wielkiego szacunku i doceniłem kobietę właśnie w Afryce, bo na niej wszystko stoi, na niej tam wszystko się opiera. Rzeczywiście ona jest takim motorem też we wspólnocie chrześcijańskiej. Jeżeli ktoś coś robi, to właśnie w Afryce jest kobieta. No i tutaj te kobiety, mimo swoich różnych trudności życia, starają się taki zawsze tak jakoś kolorowo ubrać, elegancko. O, proszę bardzo, wróć. Kolorowo ładnie ubrać, umieją się uśmiechnąć, umieją zażartować. Bardzo lubiłem do tych ludzi tam po prostu sobie czasem chodzić. A to jest inna bolączka tych ludzi, z którymi tam gdzieś pracowałem. No, na pustyni czy w Chartumie woda jest cenniejsza od złota. Złoto tam jest, złota, są takie całe sklepy wystawione, zastawione złotem, kapie to wszystko złotem, ale cenniejsza od złota jest woda. Ja zawsze mówię o tych kilometrowych kolejkach, jak u nas za czasów komuny, nie wiem czy Państwo, na pewno Państwo pamiętacie, czasem po papier toaletowy trzeba było trochę postać w kolejce, prawda? No tutaj za wodą, żeby wiaderko wody jakieś zdobyć czy coś, to te dziecioki, głównie do tego się używa dzieci, no bo przecież one nie chodzą do szkoły, prawda? Także mają czas i stoją po tą wodę. To jest następna bolączka naszych ludzi. I to jest coraz większy problem, szczególnie w Afryce. Woda pitna, woda taka, którą by się dało pić, którą w jakiś sposób by się dało używać w domowym tym. Następna plaga to jest takie współczesne niewolnictwo, prawda? No, dzieci zamiast chodzić do szkoły są używane do różnych prac, na przykład do pasienia bydła. Bardzo często właścicielem tego bydła są ludzie zamożni z miasta, a właśnie te dzieciaki czarne, to głównie są chrześcijanie, albo właśnie animiści, albo ktoś tam, są używani za kawałek chleba do tego, żeby tym bydłem się zajmować. No, to przecież nie jest ich, tylko oni dla kogoś to bydło pasą. No, to powoduje takie, ja się nie chcę rozwodzić nad biedą Afryki, bo to jest wstydliwa sprawa. Nie mam dużo zdjęć, bo jakoś zawsze mi takie wyrzuty sumienia potem miałem. Ja nie fotografowałem różnych sytuacji, na przykład całych rządków trendowatych różnych, którzy gdzieś tam wyciągają rękę po kawałek, bo po prostu no, nie mogę po prostu.
No nie mogłem, dlatego ja nie mam dużo zdjęć dobrych takich, które w jakiś sposób by tam obrazowały tą sytuację, no ale jedno pozwoliłem sobie. No to prowadzi taka po prostu fakt, że to jest pustynia, fakt, że to są takie właśnie różne tam zadawniona nienawiść prowadząca do prześladowań, no często w takich różnych nieprzyjemnych sprawach tego. No tak ci ludzie żyją, prawda, gdzieś tam na pustyni. Ja tam czasem jeździłem, kiedy mogłem, do takich właśnie miejsc, gdzieś tam na pustyni ci ludzie żyją, całe rodziny. No jakoś tam się im organizuje, żeby trochę wody jakiejś pitnej tam od czasu do czasu dojechało, jakieś coś, ale to jest naprawdę, to i środowisko jest oczywiście, no jeżeli ktoś żyje w takich warunkach przez długi czas, to jest narażone na różne takie niedobre rzeczy, jak właśnie pijaństwo, czy jakaś przemoc, czy coś, także to jest, to jedno za drugim idzie. No i potem, dlatego się nad tym wszystkim rozwodzę, żeby potem powiedzieć, jaką my chrześcijanie ewentualnie na to odpowiedź możemy znaleźć. No to jest Chartum, to jest stolica do niedawna, jak mówię, największego państwa Afryki, 8 milionów mieszkańców, zobaczcie Państwo, że ulicy nie ma asfaltu, no tylko niektóre mają asfalt, a większość ulic nie ma asfaltu, kobiety chodzą tak jak w krajach muzułmańskich, przykryte całe, mężczyźni też raczej tam w krótkich spodenkach się nikogo nie spotka, albo w tej dżalabi, no albo normalnie w spodniach, handel kwitnie, no bo jakoś trzeba przeżyć, domy też takie jakie są, tutaj za tymi domami jest szkoła, w której ja pracowałem, którą się zajmowałem i którą później oczywiście pokażę, bo to było moim życiem przez parę lat. No te wszystkie sprawy społeczne no powodują to, że ludzie czasem chwytają za broń, no, albo dają się zwieść jakimś tam właśnie takim domorozem, bo czasem się pytają, no czego się ci ludzie tak leją? No dlaczego tam w tym Darfurze, czy gdzieś tam bez przerwy się słyszy, że ktoś tam kogoś, że coś tam tego, że dzieciaki latają z tymi karabinami i tak dalej. No tak jest, no nędza, czy taka po prostu beznadzieja, czy jakieś takie ciągłe życie w ciągłych prześladowaniach, w ciągłych jakichś niesprawiedliwościach, no powoduje to, że w ludziach się budzi również jakaś taka często nienawiść, jakaś taka właśnie, dlatego jest potrzebny dialog w Sudanie, bo dla czarnego Sudańczyka Arab to jest taki jakieś wcielenie diabła po prostu. No. Natomiast dla Araba, taki czarny Sudańczyk, na którego niedawno polował i sprzedawał go gdzieś tam jako niewolnika, jest po prostu troszkę bardziej skomplikowaną istotą niż pies czy kot. No. Dlatego ta nienawiść, oni mają to we krwi po prostu. We krwi. No i teraz Kościół, czy w ogóle ludzie, którzy myślą, no muszą jakąś odpowiedź starać się na to dać. Przecież nie można tego tak zostawić, żeby w tym wielkim kraju, przepięknym i tak dalej, żyły te ludy takie po prostu, jednych jest dużo, drugich jest dużo, nienawidzące się, ale taką nienawiścią, która gdzieś po prostu wychodzi ze środka. No, no tu następna scenka też taka. Właśnie tam jest bardzo dużo przemocy takiej wojskowej. No czasem są różne siły międzynarodowe, ale one ograniczają się głównie do obserwacji po prostu na ten. Nie w żaden sposób nie rozwiązują problemu. O, kiedyś mi się zdarzyło, że widzę dzieci grają czymś takim okrągłym, w piłkę, nie? No przychodzę, podchodzę, patrzę, też czaszka ludzka. Po prostu tej śmierci przeskoczyło samo. Tej śmierci tam, tej przemocy jest tak dużo, że czasem nawet dzieci tracą już taką. No jednak my byśmy się czaszką chyba nie bawili, prawda? No bo jest w nas coś takiego, co mówi, że to może nie jest, to, że to jest okrągłe, to niekoniecznie jest dobre jako piłka. Natomiast w pewnym momencie, kiedy tego jest tak dużo, no człowiek może stracić jakieś takie poczucie czegoś tam, prawda? No i kiedyś widziałem to takie właśnie scenki. No tutaj akurat taki człowiek tutaj, to jest właśnie owoc tej 30-letniej wojny, która napełniła te dwa ludy, czyli te lud arabski, powiedzmy, islamski i ten lud czarny, chrześcijański w dużej części, czy inny wyznawców innych religii, no napełniła taką nienawiścią, z którą coś trzeba zrobić, z którą w jakiś sposób trzeba poradzić. No i Kombonianie wymyślili taką metodę, że tutaj coś można zrobić poprzez edukację. To nie jest nasz teraz jakiś tutaj wymysł, ale jest to już od czasów Daniela Komboniego
wymyślone jest, w jaki sposób? No, trzeba tych ludzi uczyć na nowo ze sobą jakoś tam współżyć, współdziałać, prawda? Trzeba ich jakoś uczyć ze sobą spokojnie rozmawiać, żeby nie było tam między nimi jakichś takich wielkich warści, czy właśnie podkładania bomb, czy nienawiści, czy czego. No jak to się robi? No my wierzymy w to, że to się robi poprzez edukację. Prawda? Człowiek, który ma 40 lat, czy 50, czy 60, to trudno jest mu zmienić sposób myślenia. On trudniej już jakoś tak przywyknie do drugiego człowieka. Natomiast jeżeli to jest dziecko małe, prawda, i to dziecko małe, czarne, będzie się wychowywało z dzieckiem małym arabskim, będzie chodziło do szkoły razem, będzie siedziało w ławie szkolnej razem, będzie miało te same problemy szkolne, będzie grało w piłkę, będzie, no nie wiem, coś tam, prawda, razem przez 15 lat, czy przez ile, no to jest szansa na to, że jako młodzi ludzie, jako dorośli ludzie, zamiast czuć do siebie tą nienawiść, która tam potem jakoś tam się tłumaczy w przemocy i tak dalej, no być może, że ci ludzie będą po prostu w końcu się jakoś nauczą się ze sobą współżyć w swoim własnym kraju. No i właśnie prawie 100 lat temu założono Kombonianie, moje zgromadzenie założyło tą szkołę, która się nazywa Komboni College, Komboni College of Khartoum, która teraz już się rozrosła, ma szkołę podstawową, ma szkołę średnią, liceum, które kończy się maturą, to i ma szkołę wyższą, uniwersytet, który ma tam kilka tych kierunków dopiero, bo to jest młoda rzecz. I właśnie my mamy taką nadzieję, że jeżeli ci nasi uczniowie, ci pochodzący z różnych rodzin, i chrześcijanie, i muzułmanie, prawda, będą się uczyć razem tam przez kilkanaście lat, to może się do siebie jakoś przyzwyczają. Muszę powiedzieć, że małe takie światła, czy jakieś nadziei są i to dzieło się kontynuuje. No ja po prostu, ponieważ byłem tutaj w tej szkole, uczyłem trochę fizyki, matematyki, tam trochę języka włoskiego, tak? A potem kazano mi się zajmować administracją tej szkoły, tego kompleksu szkół, no i tak też się stało. Dopóki tam przyjechał następny taki ojciec Norberto, Włoch, i zastąpił mnie tam w tym Chartumie. No więc taka jest idea. Taka jest idea, żeby po prostu dać tym ludziom możliwość zetknięcia się ze sobą, ale pokojowego. Nie zetknięcie się gdzieś tam na polu walki, tak jak żeśmy widzieli, gdzie tam dzieciaki latające z karabinami, tylko gdzieś jakiegoś takiego pokojowego, i do tego służy ta szkoła. To jest oczywiście kropla w morzu. To jest oczywiście kropla w morzu, bo tu w tych trzech jednostkach mówimy o 1500 młodych ludzi. To jest kropla w morzu, no, ale od czegoś trzeba zacząć. I tak jak mówię, jeżeli my jesteśmy jeszcze tolerowani jako chrześcijanie, jakoś tam nam te wizy dają, jeszcze jakoś nas tam tolerują, to w dużej mierze jest również zasługa tej oto właśnie szkoły, która wykształciła ministrów, która wykształciła różnych, no tu jest inne na nią jeszcze spojrzenie, o, idziesz dalej, o. Tutaj są nasi uczniowie, niestety zdjęcie jest małe, nie widać, właśnie to zdjęcie jest po to, żeby zobaczyć, że oni są mieszani. Jest połowa mniej więcej Arabów, połowa mniej więcej czarnych i oni właśnie ze sobą się, jak, o, tutaj będzie może widać, dobra. Tutaj będzie widać tą ideę, o której teraz opowiadam. Zobaczcie te kropki jaśniejsze, to są Arabowie, albo sudańscy, albo syryjscy, no to zależy skąd tego. Jest trochę uchodźców z Erytrei. O, tak ten, to też są ludy semickie, tak ten. No i te czarne kropki to są nasi chrześcijanie z najprzeróżniejszych plemion. Ci wysocy tacy to są Dinka, niektórzy mają tatuaże, niektórzy już nie, ale ci czarni to są nasi chrześcijanie. Widzicie, oni razem po prostu są przez te parę lat, tutaj akurat to już są uczniowie średniej szkoły, liceum, które tu tam to chyba był pierwszy rok, no i to oni tam za dwa lata będą zdawać maturę, no razem ucząc się, mając jakieś tam te różne szkolne problemy, czy działając razem, my mamy nadzieję, że nauczą się ze sobą rozmawiać. A to ci młodzi ludzie, to jest, o, tu jest jeszcze inne jakieś takie ujęcie, ci młodzi ludzie to przecież jest przyszłość tego kraju, jak przyszłość każdego innego. Tutaj z tyłu jest taki duży budynek, który jest przeznaczony do, tam są sale egzaminacyjne, ci młodzi ludzie piszą egzaminy. O, i tu jest na przykład takie zdjęcie, no tutaj jest takie zdjęcie, o,
To tylko chłopcy chodzą? Tak, tylko chłopcy, dlatego że w Sudanie niemiłym okiem patrzy się na szkoły koedukacyjne. Także kombonianom pozwolono prowadzić szkołę tylko dla chłopców. Ja teraz komboniankom, bo moje zgromadzenie ma żeńską też część, prowadzą szkołę równoległą dla dziewcząt, prawda? Dla dziewcząt i tam też chodzą dziewczyny. Nawet tutaj pokój, jako ciekawostkę powiem, że zmuszono mnie do tego, żeby założyć dwa pokoje nauczycielskie. Jeden dla mężczyzn, a drugi dla kobiet. Bo w Sudanie oprócz promocji, czy oprócz jakiejś tam troski o chrześcijan, którzy tam są troszkę prześladowani, nazwijmy to w ten sposób, to drugą taką grupą, dla której tam jakoś kombonianie starają się pracować, to są kobiety. W świecie arabskim kobieta jest no, na drugim albo na... No. Kobieta nie może być świadkiem w sądzie, prawda? Kobieta, żeby dostać paszport, jeżeli to jest zamożna rodzina, kobieta, żeby dostać paszport i wyjechać sobie gdzieś na wakacje, musi mieć pozwolenie męża na piśmie, jeżeli nie ma, to urząd jej paszportu nie wyda i tak dalej, i tak dalej. O, nie wiem, czy Państwo wiecie, na pewno widzieliście takie zdjęcia kobiet arabskich, zamożnych kobiet, ja mówię tu o zamożnych kobietach, które są strasznie obwieszone złotem. Tu bransolety, jakieś takie 2 kilo tu, 2 kilo tu, jakiś taki naszyjnik, że prawie tak chodzi, prawda? Takie. Dlaczego one są obwieszone złotem? Dlatego, że jeżeli mężczyzna zdecyduje, że się z tą kobietą rozwiedzie, prawda? To ona może zabrać ze sobą tylko to, co ma na sobie. Nie ma żadnej wspólnoty dóbr, czy coś takiego. Ona może zabrać ze sobą do domu, jak wraca do domu swojego ojca, tylko to, co ma na sobie. No, dlatego one tak dużo tego złota mają, tak mi tam to przynajmniej tłumaczono. A rozwód jest bardzo łatwy, po prostu mężczyzna bierze dwóch świadków, którymi są też mężczyźni, bo kobieta nie może być, i mówi do kobiety trzy razy rafatta, 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 nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię, i już jest po rozwodzie, prawda? Oczywiście, no to... ale wiecie Państwo, no to nie jest takie proste, bo ta kobieta za sobą ma swoją rodzinę, no, która może się zemścić, także to tak prosto znowu nie jest, ale w teorii tak by mogło być. W teorii tak by mogło być, bo teraz ten facet zanim się rozwiedzie, to sobie musi przemyśleć, bo tam ma przecież braci, którzy go tam w ciemnej ulicy mogą po prostu załatwić, bo to jest dyshonor przecież to jest dla niej, nie? Także to są różne tego typu sprawy. Skąd środki na utrzymanie? Skąd środki na utrzymanie? Bardzo dobre pytanie. Proszę pana, ta szkoła ma część uczniów pochodzących z rodzin zamożnych. Oni płacą normalne czesne. My dbamy o to, żeby ten poziom był bardzo dobry. Tutaj jest skala ocen jest do 100. Także ktoś, kto ma 80, mniej jak 80, to musi się już rozglądać za innym miejscem, gdzie się będzie uczył. W Sudanie nie ma tego problemu, który jest w Europie, że młodzież nie chce się uczyć. To tak po prostu nie istnieje. Oni są tak chętni wiedzy, tak pilni, oni cokolwiek, na przykład jak tak mi przyszło do głowy, żeby jeszcze coś zrobić, to zrobiłem kurs języka włoskiego, którego kiedyś się to nauczyłem. No myślę sobie, przyjdzie dwie osoby. No sala była pełna, trzeba było kilka grup zrobić, bo po prostu oni się nie zastanawiają, tak jak czasem u nas się mówi fizyka, a na co mi to? Oni mają inne podejście, oni mówią fizyka, a może kiedyś się przyda, prawda? Także oni są bardzo chętni na wiedzę i to są dobrzy uczniowie. I drugie źródło to jest pomoc zagraniczna oczywiście. Różnych organizacji, które my tam bombardujemy naszymi różnymi projektami. Różne osoby indywidualne, głównie to we Włoszech na razie jest tak zwana adopcja, prawda? No, czyli jakaś rodzina włoska na przykład, czy polska, tam co miesiąc daje, nie wiem, 50 euro powiedzmy, prawda? No, no i to idzie na edukację takiego człowieka młodego, oczywiście to mając zaufanie do nas, no, że to nie pójdzie do jakiegoś osła, który tam nic nie chce robić czy coś, tylko po prostu dla kogoś, kto rzeczywiście tą okazję wykorzysta. Także w ten sposób się utrzymuje. W ten sposób się utrzymuje. Czy on jeszcze powróci? Proszę? Czy on jeszcze tam powróci? Czy kiedyś powrócę? Wróć ucałą, jak za dawnych lat mówią. Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem. W każdym razie, co chcę powiedzieć? Do widzenia. Co chcę powiedzieć, tutaj jest akurat taka grupa najlepszych uczniów, ci, którzy mają ponad 90, od 90 do 100 uzyskali na koniec roku, no i wtedy ode mnie tutaj osobiście dostali te swoje świadectwa, wręczone tak jeden po drugim, także oni się też czuli tacy trochę wyróżnieni, ale po co to zdjęcie?
żeby zobaczyć, że wśród tych najlepszych z najlepszych, z tej elity absolutnie tego, są Arabowie, ale są też czarni. I ci to widzą też. Mimo, że się im tego nie powie, to oni na siebie patrzą. I ten Arab, który może w domu słyszy, że ten czarny to jest taki trochę więcej jak zwierzak, zobaczcie, no jak to jest możliwe, jak on ma takie same wyniki w nauce jak ja. Taki sam jest dobry w matematyce, w fizyce, w chemii, w czymś tam i tak dalej, prawda? Ten znowu czarny, któremu do głowy może gdzieś tam pchają, że ten Arab to jest takie wcielenie diabła po prostu, to zobaczy, że no to chyba tak do końca nie jest, bo jakoś tu razem jesteśmy i tak dalej. I to ma właśnie za cel ta nasza szkoła, bo wiele razy mi się pytają, no tak, no zostać księdzem po to, żeby wyjechać do Afryki. Zresztą ja sam miałem takie pytania, no co ja po cholera robię, no. W tej szkole. Przecież nie po to się tam gdzieś człowiek zostaje, prawda, żeby pracować w szkole z dziećmi. Ja tam prześwietlę odprawiłem o 6 rano, jeszcze czy o 5, bo wtedy jest jeszcze jako tako znośnie temperatura, a potem już jest od 40 w górę. Prawda? I tyle. I to było cały mój apostolat. Ja się zajmowałem po prostu administracją tego molochu takiego, prawda, wielkiego i tak dalej, i tak dalej. Także to zdjęcie obrazuje trochę to, o co nam chodzi, żeby ci po prostu Arabowie i ci czarni tego dialogu się uczyli poprzez codzienne życie. Bo dialogu się nie można nauczyć, jak ktoś będzie głosił kazanie. No. Po prostu przez codzienne życie takiego dialogu można się nauczyć. Dobra, jedziemy dalej. O, tutaj jest budynek uniwersytetu, ten najnowszy, ta najnowsza część z moją skromną osobą, która to zasłania. Część tego to już przejdziemy. O, tutaj znowu jest ta sama idea, prawda? Czarni, Arabowie, różnych proweniencji razem. Znowu jakieś tam osiągnięcia sportowe, bo to nie tylko o naukę chodzi. Znowu jakieś osiągnięcia sportowe, prawda? Także oni też rozumują w ten sposób, no proszę, ten, którego u mnie w domu mówią o nim, że to jest taki zwierzak, taki tego, jest tak samo dobry tam w piłce takiej, czy śmaki, czy w pływaniu, czy w czymś tam jak ja. Także coś tu nie gra. No, w tym, co słyszę w domu. No i w ten sposób właśnie rodzi się to, o co nam chodzi. Takie po prostu proste przyjaźnie. Żeby zamiast sobie dać po mordzie, jak to czasem do tego czasu było, to ten Arab jest zwykłym przyjacielem czy kolegą tego naszego czarnego chrześcijanina, prawda? O to właśnie chodzi. Czy to, też te zdjęcia są, prawda? Tu znowu ta arabski muzułmanin, Sudańczyk, bo może być kolegą tego chrześcijanina czarnego, który również jest synem tej samej ziemi, prawda? No tutaj też jakaś taka grupka tych różnych ludzi ze mną. Dobra, i jeszcze, o, tutaj też jeszcze coś tam. A tutaj nasze grono pedagogiczne, prawda? Tu znowu widać uczniów, widać Arabów, widać czarnych i w gronie pedagogicznym też, prawda? Widać Arabów, widać czarnych. Widać co najważniejsze czarny, prawda? Widać co najważniejsze kobiety. Do niedawna kobieta również nie miała dostępu. Miała tylko siedzieć w domu, wychowywać dzieci. Dopiero teraz, od niedawna, również jest to w pewnym sensie zasługą właśnie tej edukacji przyniesionej przez Kombonianów. Kobiety zaczynają być lekarzami, zaczynają być nauczycielami. Ja w Sudanie miałem wypadek. Jechałem samochodem późno. Zasnąłem nad kierownicą, uderzyłem w takie zaparkowane stare auto pełne żelastwa z, ja powiem, z XII wieku, a jechałem jakimś tam koreańskim kijo czy czymki, ja się złożyłem tak, jakby to było z papieru. No i oczywiście zawieziono mnie do szpitala, znalazło mnie gdzieś tam wojsko, załadowali mnie takiego obolałego, nieprzytomnego z bólu na pakę z tyłu, takiego pick-upa, zawieźli mnie do szpitala. Takiej dobrej śmierci na salę, leży na tej sali, tutaj jakaś kobieta rodzi, tu jakieś dzieci bawią się chowanego pod łóżkiem, tu ktoś tam umiera, tu coś tam. I ja nagle otwieram takie obolałe oczy i widzę taką panią, tylko okulary jej widzę, tak, o, takie okulary, na czarno, cała ubrana w takiej długiej tej i tutaj miała ten i kap, tak jak kobiety noszą, takie, o, takie coś widzę i to całe zakryte też. I sobie myślę tak za głowa, mówię do siebie, jestem w piekle. A tu pani się ze mną wita, mówi, ja jestem doktor Aisha Muhammad, coś tam i będę lekarką prowadzącą. Ja mówię, no to po mnie, mówię.
ale to tak, żeby tego. W każdym razie pani dobrze się wszystko skończyło i pani mnie leczyła bardzo dobrze. Ale to jest rzadkość. To dopiero teraz, nie chcę powiedzieć, że to jest akurat zasługa Comboni College, czy tamtej szkoły prowadzonej przez Śródcy, ale coś w tym jest. Bo po prostu ten świat powoli taką powolną pracą się jakoś zmienia. No tu znowu ta sama idea, to już nie będę pokazywał. Tu znowu są ci jakieś tam inne osiągnięcia. To są ci moi nauczyciele, widać, prawda, są czarni, wicedyrektor czarny, tutaj też. No i są też oczywiście Arabowie, którzy bardzo dobrze się tam. Także oni w ten sposób, o tu jakaś rada pedagogiczna jest, która zawsze kończyła się tortem, bo to jest lud, który bardzo lubi słodkie. Także rada pedagogiczna, która nie kończy się tortem, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A że lubią słodkie, to raz widzę taki Sudańczyk, zrobił sobie herbatę, tam się pije dużo herbaty, bo ona chroni przed żarem, no i słodzi. I wsypał 9 łyżeczek cukru. Ja mówię, słuchaj, no to wsyp już 10, mówię, nie? Będzie równy rachunek. A on do mnie mówi, a co ci to obchodzi, jak ja robię gorzkie? Także bez słodkiego to ci nauczyciele by chyba nie przyszli nawet na tą radę pedagogiczną, także tu mamy radę. O, ja jeszcze tam pracowałem w tej szkole z wolontariuszami, tu jest taki Paul, on był nauczycielem języka angielskiego, Maltańczyk, tutaj jest taki starszy Włoch, ksiądz Giovanni, prawda, także on tam też uczył czegoś, już nie pamiętam czego. O, no tutaj jest również pożegnanie tego Paula, jeszcze, o, tutaj egzamin, co miesiąc, każdy miesiąc kończy się takim egzaminem. Ten egzamin trzeba napisać jakimś cudem, żeby iść dalej po prostu. No i tu się wręcza najlepszym uczniom, osobiście wręczamy te. A tu są różne zabawy, dynamiki. Znowu to ma na celu, żeby Arabowie przyzwyczajali się do tych naszych chrześcijan czarnych i vice versa. Żeby skończyły się te stereotypy, że tylko jedni są dobrzy, a drudzy są niedobrzy. Bo tutaj znowu grają razem, prawda? Jest taka symboliczna po prostu piłka. Jeden to jest nasz czarny chrześcijanin, drugi to jest oczywiście Arab, tutaj muzułmanin. Grają razem w piłkę i jakoś to jest możliwe. Także po prostu na tym polega, no tu jakiś koncert, jakieś piosenki. Wiadomo, jak to w życiu szkolnym. A to jest Nil. I takim właśnie akcentem optymistycznym ja bym zakończył tą moją opowieść. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli mniej więcej, co ja tam w tym Sudanie robiłem. Starałem się pracować w tak zwanym dialogu, to jest pałac prezydenta al-Bashira, który jest wyjęty spod prawa, ale dobrze mu się powodzi, za ludobójstwo, ale dobrze mu się powodzi. Także to jest pałac prezydencki, a jestem z drugiej strony i tutaj nad Nilem. Tyle, no jest teraz niedawno, jak Państwo wiecie, Sudan się podzielił na dwa państwa. To niestety z punktu widzenia naszego pogorszyło sytuację. Ja miałem wrażenie, kiedy wyjeżdżałem z Sudanu w 2008 roku, że no, doszło się do jakiegoś takiego ekwilibrium, do jakiejś takiej równowagi, prawda? Do jakiegoś takiego możliwego życia razem. Natomiast teraz dochodzą do mnie moich tam współbraci, moich kolegów, którzy tam jeszcze są z gronem moich uczniów, przecież również mam kontakty, tam do mnie piszą, jak odwiedzałem w ich domostwach, gdzie oni tam mieszkają. Zobaczcie Państwo, czasem to są domostwa bardzo, bardzo takie, no powiedzmy, skromne. Właśnie ja zawsze patrzyłem, czy ci moi uczniowie, moi podwieczni mają wystarczające warunki do nauki, żeby dobrze w jakiś sposób ten czas wykorzystali. O, no i to niektórzy już są absolwentami, ten pracuje w radio, prawda, bardzo taki fajny człowiek, chrześcijanin czarny, prawda. Tutaj mamy te zadowolone z życia tutaj, prawda? Jak zawsze ja mówiłem, jak się uśmiecham, dobrze się uśmiechał, wtedy widać, gdzie jest, jak jest ciemno, bo zęby widać, prawda? Tak to nie było w ogóle widać. W radiu pracuję, a teraz mam też pilotów, to jest znowu Arab, który jest pilotem. Mam obiecany przelot po Sudanie za darmo, zobaczymy, czy do tego kiedyś dojdzie, prawda? Tutaj też drugi pilot, taki Ali, bardzo też sympatyczny człowiek. Dobra, no i tutaj po prostu kończąc, chcę powiedzieć, że to było tam trochę moim życiem, to w tym miejscu właśnie Staś